Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Jest tam kto? Otwórzcie! Po co ten rwetas? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Przekaż mu, że Geralt z Rivii chce z nim mówić. Nie gwarantuję, że pan Rosen będzie miał. Chcesz się założyć? No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. Ziggy Roywen zaprasza. Ja nazywam się Happen. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzień. Chodźmy. Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. Roywen oczekuje w następnej sali. Aha. Hej, białowłosy! Piękne ciało! Miałeś rację. Nie rumieni się. Junior uciął mu rękę i kazał wrazić mu ją w zadek. Odesłał ciało z ręką wyciągniętą na zgodę. Nie widziałaś Roywena. Gudrun nazywa go Uroborosem.
spokojny, Tasak. Skurwiel junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Royven, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivi. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden. Jestem Wiedźminem. Jakieś kłopoty w kanalizacji? Wszystko jest pod kontrolą. Geralt to znajomy z dawnych czasów, co prawda. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli? Jasnowidz jakiś? Mordercy! Proszę, nie! Noż, kurwa, mać, wiedziałem! Znajdzie się broń? Znajdzie. Dupą jeszcze się nie biłem. Pozdrowienia! Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z Kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Niech sam się wytłumaczy. Przedstawisz mi swoich znajomych? Dobrze, że nie ma tu Happena. Zaraz bym mnie zrugał za brak manier. Króla żebraków znasz. Zresztą, kto nie słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorców? A krasnoluda zwą Tasakiem. Siedzi głównie w rozrywce. Szukam Skurwiela juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu Skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Tasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotkojebsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć Skurwiela, przyjdź do mnie. Jakieś pomysły, gdzie odszukam juniora? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Ziggy? Warto mu powiedzieć. Geralt ma talent do znajdowania ludzi i jest dyskretny. W takim razie zostawiam was. No, zajrzę do ciebie jutro. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy.
No się porobiło. Ale dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w bokle. Przykro mi to słyszeć. Przykro ci? No to załatwia sprawę. Jak jeszcze wyrazisz ubolewanie, to pewnie cudownie ozdrowieje. Słuchaj, Royven, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkodzi? Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie Skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przy tym pół miasta, zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. A wspólnicy znają twoją przeszłość? Wiedzą, że naprawdę nazywasz się Sigismund Dijkstra i byłeś szefem redańskiego wywiadu? Gdybym razem z Tasakiem, Bedlamem i juniorem zbudował młyn i meł mąkę dla okolicznych chłopów, to bylibyśmy wspólnikami. Bo to, że musimy się często dogadywać, nie czyni z nas partnerów. A czy wiedzą, kim byłem? Bedlam na pewno. A pozostali chyba się domyślają. Po prostu nie rozmawiamy o tym. Dlaczego ty i Bedlam nie chcecie wojny z juniorem? Zawsze powtarzałem królowi Wizimirowi, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Ona rodzi problemy, które trzeba potem rozwiązywać innymi środkami. Za poczynaniami Skurwiela ktoś stoi. Nie chcę zabijać juniora, dopóki nie dowiem się, kto to jest. Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemelfart przegrał tam kiedyś swój pierścień z rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom Skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. Gdzie znajduje się kasyno? Niedaleko, wiesz, Straży Miejskiej. Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj, co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. To gdzie jest ta arena? W kanałach pod Złotą Dzielnicą, ale wejście jest w kwartale Biedoty. Na Okrawkach. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne oczy Wiedźmina w akcji. Wspomniałeś, że Skurwiel ma dom w mieście. To całkiem zacna posiadłość, tuż za mostem wiodącym na Wyspę Świątynną. Ale junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. Spróbuję znaleźć juniora w kasynie albo na arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dijkstra. Idź już, Wiedźminie. Aha. Gdybyś miał problemy ze znalezieniem Skurwiela, wróć do mnie. Znam te kanalie i może coś wymyślę. Od szpiega do przestępcy. Ciekawa przemiana. Tak naprawdę to jedno i to samo. U
Utrzymywanie informatorów, negocjacje, przekupstwo. Czasem jakieś skrytobójstwo. Stare sztuczki. Tylko kiedyś robiłeś to wszystko w imię jakiejś idei, a teraz? A teraz uznałem, że dość wysługiwania się ideologią, że pora służyć samemu sobie. I póki co wychodzi mi to na dobre. Jesteś w kontakcie z Radowidem? Ha, ha, ha. Widzę, że żarty się ciebie trzymają. Nie jestem z nim w kontakcie i mam nadzieję, że już nie będę. Nie wybaczył ci konspirowania z Filipą Ajaha? Radowid nie wybacza. Nikomu. I nigdy. A już zwłaszcza czarodziejkom z loży. A co z Filipą Eilhart? Masz jakieś wieści? Same dobre. To znaczy? Po tym jak Radowid wyłupił jej oczy, przepadła jak kamień w wodę. Przy odrobinie szczęścia wreszcie gryzie ziemię. Myślałem, że byliście sobie bliscy. Byliśmy. A potem Filipa nasłała na mnie zabójców. Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepną juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie Pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie... No, może sobie tam gnici z waltornią w dupie. Jakiś opryskliwy się zrobiłeś. Co cię gryzie? Przepraszam. Widzisz, odkąd mam klimakterium, nachodzą mnie nagłe fale gorąca i szybko się denerwuję. Likstra, wiesz, że nie możesz mieć klimakterium, prawda? Wiem, bałwanie. Wiem też, że nic cię tak naprawdę nie obchodzą moje problemy. O co chodzi? Przejrzałeś mnie. Potrzebuję roboty i myślałem, że może coś mi zlecisz. Jakiś potwór te sprawy. Tak. Mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład popytać o Jaskra. Ustalić, co dokładnie się z nim stało. Rozumiem, że poza tym mi jeszcze zapłacisz. Nic za darmo, co? Ciekawe, czy byłeś taki wyszczekany, jak cię Emer najmował. Kto ci to powiedział? Jak to kto? Emer. Ha, ha, ha. Nie zdradzę ci przecież imion moich informatorów. To by było kurewsko nieprofesjonalne. No, ale dość ploteczek. Tak, zapłacę ci, zapłacę. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Nie mam teraz czasu. To wróć, jak będziesz miał. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? To w czym miałem ci pomóc? Zamiast mówić, wolę pokazać. Obraz jest wart tysiąca słów i tak dalej. A, no i zdajesz sobie sprawę, że jeśli wygadasz, co tu zobaczysz, zarobisz kosę pod żebro. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie polecenie. Nie wyciągaj miecza z pochwy, o ile nie poproszę.
Znowu? Bart? Bart, przestań w tej chwili. Ja zły, że ze mnie zginie Bator Woda. Ale nie głową w mur tego nie zmieni. Jak ja boli, ja mniej myśli. Jak mniej myśli, ja mniej smutny. A ja teraz bardzo smutny. Widzę, że się dogadujesz z tronem, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Zwróć uwagę na tę dziurę. Jeszcze do niej wrócimy. A za tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych preciozów. Ja pilnował, ale było bum i nie ma Torwuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. Czemu sam się tym nie zajmiesz? Masz układy w półświatku. Po co ci jeszcze wiedźmin? Widzisz, te pieniądze nie należały wyłącznie do mnie. Można powiedzieć, że prowadzę taki bank dla wtajemniczonych. Z oczywistych względów nie chcę, żeby wieści o moich tymczasowych problemach z płynnością się rozeszły. Dlatego właśnie potrzebuję pomocy kogoś z zewnątrz. Skąd pewność, że możesz mi zaufać? Nie mam takiej pewności. Liczę na twój instynkt samozachowawczy. Bo jeśli skrewisz, zabiję cię i dam na pożarcie Bartowi. Bart, bardzo przykro. Taka praca. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. Zamieniam się w słuch. Jaka była wartość tego wszystkiego, tak mniej więcej? A co? Chcesz wyliczyć, jakie dostaniesz znaleźne? Nie rób sobie nadziei. Za dobrze cię znam. Po prostu wolę wiedzieć, czego szukam. 3 skrzynie nilfgaardzkich florenów, kufer szmaragdów, rubinów i topazów, srebrne lichtarze i półmiski. Długo by wyliczać. Cała Torwuna. Wszystko przez Barta. Ktoś widział, co tu się stało? Poza Bartem? Nie. O tym skarbcu wiedzieli tylko depozytariusze. No i złodzieje. A czy w dniu ataku działo się coś podejrzanego na górze? W samych łaźniach? Happen zarzekał się, że było spokojnie. Staliby walcy, mały ruch, żadnych ekscesów. Cholerna sielanka. Rozumiem, że złodzieje weszli przez tę dziurę za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, domyślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Redanii? Nie, ale zastanawia mnie na przykład, skąd ta dziura się tu wzięła. Jej tu nie było. A potem bum! I była. Ja chciał zobaczyć, ale nie zobaczyć, tylko spać, bo złe grzyby, złe zbarta głowa. Jakie znowu złe grzyby? Pleśń popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba, że jesteś trolem. Chyba jestem. Jestem? Ziggy? Nie mówię do ciebie, baranie. Po czym to? A, pleśń. No, pełno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz. Dodatkowe zabezpieczenie, ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś ich, Bart? Jak ja wyjść przez dziurę zobaczyć, co było bum, to oddychał grzyb
i zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale Torfuta. A ja zły troll. Bardzo zły troll. Już, już, nie rozklejaj się. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! Takie duże. Bach, trach, łubudu i bęc. Pozwól, że ja rozwinę. Ach. Wybuch rozpierdoli ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym trollem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Próbowałeś pójść tropem złodziei? Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, Fonsa. Na tyle tępego, żeby nie zadawał pytań. Wyknęliśmy po antidotum na popsa i weszliśmy do kanałów. A chwilę potem wróciłem sam. Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale tak, że aż echo szło. Mówię, Fons, przestań. Jesteś w towarzystwie hrabiego, byłego wprawdzie, ale zawsze. No i wtedy się pożygał. Antidotum przestało działać. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby bulgotanie i coś wylazło z wody. Cenię życie moich ludzi, ale swoje bardziej, więc rzuciłem Fonsa w cholerę i pobiegłem do wyjścia. No, pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na popsa? Tak, zostało mi parę fiolek. Mam też recepturę. Obrzydliwa lura, szczerze mówiąc, ale ratuje życie. Proszę. Dzięki. Nie ma za co, dosłownie. Przecież jakbyś się tu udusił, nie miałbym z ciebie już żadnego pożytku. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty skarbiec, to szlak nie trafia. No, powodzenia. No jasne, co ty się zdecydowałeś? Końcówki rury są wywinięte na zewnątrz. Coś rozwaliło ją od środka. Ściany przy okazji. Wygląda na to, że odpływy z wszystkich basenów zbiegają się w tym miejscu. Krata z rury. Wybuch zgiął jak kartkę, a na krawędziach są resztki zaprawy. Czyli nie zdjęto jej przed eksplozją. Odmuch wyrwał ją ze ściany. Nie czuć śladów magii, więc wyrwę zrobiła chyba bomba. Ale odłamków ani widu. Może porwał je nurt ścieku. Lepiej łyk na antidotum, zanim pójdę dalej. Kawałki rur. Wybuch musiał być potężny, skoro doleciał aż tutaj.
myślałem, że wiedźmińskie eliksiry są paskudne. Przeszedł ten, na pewno. Kolejne świecidełko. Ten posiłek, o którym mówił Dijkstra. Jeszcze jedna błyskotka. Dęko srebrnego pojemniczka, pokryte runami i nadtopione, pewnie przez wybuch. To chyba kawałek bomby, pachnie jak olej z wiwerny i karmel? Złota Więcej moneta. Się tym nie dowiem. Pora wracać do Dijkstry. Zamienić parę słów? Zamienić? A na co? W sensie porozmawiać. W sensie? Gdzie to? Jeszcze raz. Możemy porozmawiać? Ciebie Ziggy lubi. Możemy. Czy przed kradzieżą działo się coś podejrzanego? Co? Bart nie rozumieć. Coś innego niż zwykle. Mogłeś to zobaczyć, poczuć, usłyszeć.
Tak, tak. Ja słyszał takie... Aż łaskotało Barta w uchy. Jakie to było syczenie? Jak u węża? Nie, inny syk. Nie jak zwierz wcale. Tylko jak co? Jak... kamień? Syczący kamień. Skąd dochodziło to syczenie? Bart słyszał syk w Landrynie. Słucham? No, tam gdzie Bart robi kupę. Dobra, pogadajmy o czymś innym. Zgoda. Nie ma Torfuny. To Bart ma dużo czasu. Bo Bart już nie ma czego pilnować. Czemu tak lubisz Zigiego? Zigi dobry, Zigi dba. I zamknął cię samego pod ziemią. Nie nudzi ci się? Nie bardzo masz co tu robić. Bart jak nie ma co robić, myśli. O tak, bardzo myśli, aż boli. A na jaki temat, jeśli można spytać? Kamienie. Kamienie? Kamienie ciekawe. Dzięki za pomoc. Bywaj. Bywam. A może nie bywam? Oto być pytanie. Możemy porozmawiać jeszcze chwilę? Bart pogada. Dzięki za pomoc. Bywaj. Bywam. A może nie bywam? Oto być pytanie. Słucham. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Sprawdziłem już kanały wokół skarbca. No i jak?
Czego się dowiedziałeś? Chodzi na to, że ściany skarbca rozsadziła bomba. Zobacz. Denko srebrnego cylindra. Pokryte runami. Ciekawe. Wiadomo, co było w środku? Część składników rozpoznałem po zapachu. Olej z wiwerny i cukier. Cukier? Geralt, nie jestem w nastroju do żartów. Ja też nie. Mówię jak jest. W bombie był cukier. Pomyślmy. Cukier reaguje gwałtownie z kwasem siarkowym, ale nie na tyle, żeby wywołać eksplozję. Bez sensu. Nie wiedziałem, że znasz się na alchemii. Liznęło się tego trochę na Akademii Oksenfordzkiej. No, ale nie czas na wspominki. Masz znaleźć skarb, a nie napisać moją biografię. Wiesz coś więcej o tej bombie? Cokolwiek. Bomba eksplodowała w rurze, która wychodzi ze ściany przy skarbcu. Ale krata odpływowa była w momencie wybuchu na swoim miejscu, a to oznacza, że... Ach, to chyba jasne. Ładunek podłożony od środka. Dokładnie. Myślę, że to było tak. Ktoś wszedł do łaźni, spuścił wodę z jednego z basenów i wrzucił cylinder do odpływu. Bomba spłynęła na dół, zatrzymała się na kracie i, cytując Barta, wielki boom! Część skarbu wysypała się złodziejom ze skrzynek, więc zostawili wyraźny trop. Wiesz, jak w tej bajce, z okruszkami. Kojarzę. Jaś, Małgosia, palenie czarownic. Bardzo to adekwatne do Nowigradu. Ślad prowadził aż do wyjścia z kanałów i tam się urwał. Stawiam, że załadowali skrzynię na jakąś barkę. No, raczej, że nie na wóz. Łodzi nie wytropimy, więc to ślepy zaułek. Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. To jedyny obiecujący trop. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zestawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzystał z danego basenu w dniu napadu. Nieźle się spisałeś. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta twoja słynna ironia. Brakowało mi jej. Doprawdy? Jak gwoździ w kalesonach. No dobra, ty przyjrzyj się basenom z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz.
niczego więcej się tu nie dowiem. O, bardzo. Nic ciekawego. Coś tu pływa, jakiś olej. Srebrna przykrywka pasowałaby do cylindra z kanałów. Dijkstra! Chodź no tu! Ja, masz coś? Mhm, fragment bomby. Happen! Spuszczaj wodę z czwórki i przynieś księgę gości. Raz, raz! Nie podejrzewasz Happena? Ma dostęp do łaźni całoludowej. Mógł podsłuchać, gdzie trzymasz skarb. Happen ma wiele wad. Jest nadęty, pretensjonalny. Momentalnie jest upierdliwym kutasem. Ale jest też absolutnie lojalny. Skąd ta pewność? Wiedźmin musi znać się na potworach, a szpieg na ludziach. Filipie Eilhart też kiedyś ufałeś. Tak, ale jej nie wyciągnąłem z kowirskiego więzienia w noc przed egzekucją. Zobaczmy, co tu mamy na dnie. Ktoś wyjął kratkę z odpływu, czyli to tu wrzucono bombę. Czytaj, Happen. Kto korzystał z tego basenu w dniu napadu? Już sprawdzam. Bertolt Heinz, radca miejski, Józef Schweig, browarnik i margrabia Henkel. Henkel? To niemożliwe. Margrabia Henkel? Kto to jest? Kto to był raczej? Staruch gryzie ziemię od zimy. Nie mogło go tu być w dniu napadu. Nie żyje, nie słyszałem o tym. Nic dziwnego. Czcigodny margrabia wykitował w burdelu przebrany w skórzone ciuszki, więc rodzina nie nagłaśniała pogrzebu. Ale ja swoje wiem. Jednakowoż widziałem go na własne oczy owego feralnego dnia, panie Leuven. A rozmawiałeś z nim? Przyjrzałeś mu się? Nie, minął mnie tylko. Czyli nie widziałeś Henkla, tylko kogoś, kto się pod niego podszył. Myśl trochę. To jaja ci wycięli, nie mózg. A ty, Geralt, weź się za ten trop. Grzeczniej, proszę. Nie jestem jednym z twoich chłopców na posyłki. Wybacz, po prostu nawykłem do wydawania poleceń. No dobra, od czego mam zacząć? Wpadnij do domu Henkla, to taka zapuszczona kamienica na południe od głównego rynku. Cwaniak, którego szukamy, mógł tam zostawić jakieś ślady. No, leć! Nie kręcić się tu. Módlmy się, aby wieczny ogień wysłuchał naszych prośb. I hej, wieczny. Zaprzestańcie tych niecnych praktyk! Tańce przy szubienicy to jednak przesada. A mnie się podoba. Ludzie tam umierają. No właśnie. Śmierci można się bać, albo ją obśmiewać. Miecze pierwszego sortu! Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał.
Bywaj. Ja to stan umysłu, rozumiesz? Dalej, panie. Przecież już o tym dyskutowałem. Ale mi śmierć jest podskrzyn. Ale Rudera. Wygląda bardziej na Melinę Żebraka niż dom Margrawiego. Ciekawych jaskier ma przyjaciół. Ślady stóp. Srebrny cylinder, taki sam jak ten, który znalazłem w kanałach. Z roku twoich urodzin jest wyborne, zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rok twoich urodzin, może chodzi o jasne, albo Ciri. Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się.
ukryty pokój. To pewnie tu Jaskier i reszta przygotowywali skok. Ciri śledzi mnie Mengę, to on przechwycił skarb, ma Jaskra. Uciekaj stąd. Kroki niedobrze. Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Cukier. Jakieś bryłki zanurzone w oleju z wiwerny. Potas? Wygląda na to, że to cukier złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Olej z wiwerny. Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Triss. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Triss? Nie, ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold, uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Triss jest tu dla idei. Potrzebuję złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb, będę mógł jej w tym pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Beauclair, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Niepotrzebnie fatygowałeś Triss. Nie ma co gadać o bombie. O? Bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, niejaki Caleb Menger. No proszę. Marigold, może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. Henkel mi powiedział. Staruszek ma się dobrze. Upozorował tylko śmierć, żeby uciec od wierzycieli. Ciekawe. Nie wiedziałem, że miał długi. Miał. A Mengo obiecał, że pokryje je w zamian za pomoc przy skoku, więc... Geralt, jakby to delikatnie powiedzieć, pierdolisz. Jak myślałeś, że nabiorę się na tę wyjętą z dupy historyjkę, to mnie jeszcze nie znasz. Znam cię jednak na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że interesują cię rezultaty. Skłamałem, zgoda, ale i tak doprowadzę cię do skarbu. Wybacz, Geralt, ale po numerze, który właśnie odwaliłeś, prędzej uwierzę kurwie, która mi wyzna miłość. A uwierzysz czarodziejce, która ma interes w tym, żebyś odzyskał swoje pieniądze? Już prędzej. Chociaż nadal wolałbym tę kurwę. Ukrywasz coś przede mną, a ja tego nie znoszę. Nawet chyba bardziej niż Nilfgaardu. No, ale w końcu współpracujemy z rozsądku, nie z miłości. A poza tym w twoich kłamstwach musi być chociaż ziarno prawdy.
Menge szastał ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego co słyszałem, Menge urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic w Tokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem. Wątpię, żeby Menge powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty Wiedźmina i Czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi z moim skarbem. Aktualne informacje. Nie jesteśmy. Tak, wiem. Rozstaliście się 2 tygodnie po szczycie w Lok Muin, u zbiegu Pontaru i Lixei. Ale wiecie, co mówią? Stara miłość nie rdzewieje. Pierwsza miłość. A poza tym, skąd... Też mam swoje tajemnice, gołąbeczki. No, na mnie pora. Powodzenia. Nie musiałeś aż tak energicznie zaprzeczać. A co ty byś mu powiedziała na moim miejscu? Na twoim miejscu nie skupiałabym się na tym, co powiedzieć Dijkstrze. No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Menge więzi gdzieś Jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj... Spotkajmy się koło północy przy kapliczce Wiecznego Ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszar łowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. Też chciałbym zarobić, co? Szybko, zachowaj.
spróbuj się wiedźmie szybkić. Oto. Ciężkie czasy ostatnio. Nie mógłbym tak. Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie, to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka, na siłę też nie ma co iść, bo Menge może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skuj mnie. Może wytłumaczysz, o co chodzi? Pomyśl. Jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Triss Merigold, nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri, więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. Triss, zastanów się. Naprawdę chcesz z własnej woli wejść do jaskini lwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Miło mi, że się o mnie martwisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Chodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o Loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. Najpierw chcę ci podziękować. Daj spokój. Na moim miejscu każdy by... Nie każdy. Wystarczy. Czarodziejce rumieńce nie przystoją. A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie... Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dijkstry, żeby pomóc czarodziejom. To prawda, ale złoto można zdobyć na wiele sposobów. To nie jest teraz najważniejsze.
Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza. Więc cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę. Dobrze? Dobrze. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Triss Merigold. Merigold? To wchodź. No proszę.
Triss Merigold. Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one... mordują królów. Spiskują. Wywołują wojny. I mleko przez nas krowom kwaśnieje. Żarty się skończyły, Merigold. Raz na zawsze. Do lochów z nią. Łapy precz. Coś ty powiedział? Czułem, że nie można mu ufać. Wiedźmin, wiedźma, jedno i to samo. To i na jednym stosie skończył. Znikaj stąd, póki mam cierpienie. I co, paskud?
chyba wszyscy. Mało brakowało. Działanie pod przykrywką to nie jest chyba twoja specjalność. Nie jest, prawda? Wolę prostsze rozwiązania. Najpierw bijemy, potem pytamy. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o Jaskrze. Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Zacznij od biurka. Znalazłaś coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź go. Z zapaskiem nic, ale... Czekaj, coś jest w podszewce. No i? Kluczyk do sejfu. Masz, przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. Ja z kolei znalazłem list do Mengego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobacz. Skrzynki kontaktowe, sygnały. Rzeczywiście. Śmierdzi wywiadem na kilometr. Może ten agent wie coś o Jaskrze? Stawiam, że tak. Tylko jak go dorwać? List mówi, jak zaaranżować spotkanie, ale ani słowa, gdzie ma się odbyć. Może Dijkstra nam pomoże? On wie wszystko. Wszystko? Chyba trochę przesadzasz. Nie jestem pewna. Kluczyk do sejfu, ale bez adresu. Nie wiem, czy Dijkstra się tym zadowoli. Cóż, może chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. Chętnie. Tylko może nie przez główne wejście. Tu się rozdzielmy, ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja, zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak, a poza tym muszę się wyładować. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz już stąd chodźmy.
Hola, pan Roiven prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Nic, już idziemy. Kogo ja widzę? Geralt z Rivii. Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z Mengem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem. A 20 ton złota jednak ciężko przeoczyć. Czy to znaczy, że przychodzisz do mnie z pustymi rękoma? Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz do skarbca. Znalazłem go przy Menger. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. I tak nieźle się spisałeś. Tylko tyle masz do powiedzenia? Żadnej soczystej puenty? Błyskotliwego żarciku? Chcesz żarciku? No to ci opowiem. Gotowy? Okłamałeś mnie. Znowu. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Nie byłem łaskaw. Ale byłem za to łaskaw pomóc ci ze skarbem, więc nie histeryzuj. Ja nie żartuję, Geralt. Nadużyłeś mojego zaufania. Jakoś to przeżyję. Tym razem jeszcze tak. No dobrze. Pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z Jaskrem. Nie. Ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie. Ale ani słowa gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. Nie powinienem może pytać, ale Dijkstra do cholery, skąd ty to wszystko wiesz? Odczytuję z lotu ptaków. Męczący jest ten twój sarkazm, wiesz? Mam gorsze cechy. Wierz mi. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. Na gwarancję. Pan. Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu. Serdecznie polecam. A niech mnie Vatgern w moim lokalu. Nie może być.
Skąd wiesz, że jestem wiedźmin? Żartujesz, a kto inny używa srebra? 40,5. Jestem Abe Harhato. Geralt z Rivii. Miło cię poznać, Dzięki, nie jestem głodny. Nasz klient, nasz pan? Bywaj. Powiedział, że to bomby, że dopiero garnie. A Jonas zarzekał się, że ten miecz to robota Hattoriego. Na gwarancji. Ale... No proszę, jaki złolok. Otwierać. Pokaż mi swoje towary. Żegnaj. Nic nie boli tak jak żyć.
chyba skrytka, o której była mowa. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na Zamurzu przed północą. Nie kręcić się tu! A ten? O! A w ryj chcesz? Z jakiej wsi jesteś? Z Wierzbicy. Ostenaryk, dwa dni drogi. Ze strachu taki blady jesteś? Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu. Teraz wystarczy tylko się schować i poczekać. Tu nawet ślepy mnie zobaczy. Za drzwiami najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. Skąd wiedziałaś, że... Aha, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Idzie, schowaj się. Niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Zaczniesz mówić, to kwestia czasu, więc może oszczędź go nam wszystkim i przestań zgrywać twardziela. Bo co? Bo będę musiał cię uszkodzić. Trwale. Widzę, że znasz się na przesłuchaniach. Ale ja też. Ty będziesz złym strażnikiem od gruźb i tortur, a Ruda będzie tym dobrym od obietnic i współczucia. I tu się... Z
Zmądrzałeś? Nie. Pierdol się! Wytrzymam! Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam. Pewnie myślisz, że bardziej nie może boleć. Otóż może. Już! To ja. Będziesz mówić? Tak, będę! Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Szukam Jaska. Wiem, że wpadł w ręce Mengele. To... O co wam chodziło? O pieprzonego minstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagię we łbie? Dla takiej płotki? Nie wierzę. Do rzeczy. Jaskier jest na Wyspie Świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Mengele zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem się powiem. Z czystej ciekawości, dla kogo pracujesz? Nie powiem! Nie ma mowy! Jesteś pewien? Radowid! Pracuję dla Radowida! Gdzie Mengele ukrył skarb z jego Ravena? Nie! Nie mam pojęcia! Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś znów wył z bólu? Tak! A mimo to powiedziałem, że nic nie wiem. Nie daję wam to do myślenia? Mówi prawdę? Na to wygląda. Co Radowid chciał osiągnąć za pomocą Mengele? Oczyścić sobie przed pole. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukinsyn zapłaci za to. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Tak? Wiem, za dużo widział. Ale jak to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Razem z Mengem ustawiał stosy na rękę. Za to należy się śmierć. Ale pomogłem przecież! Pomogłem! Feren. Jak się czujesz? Podle. Okropnie parszywie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i... upić. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić Jaskra. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo... ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. Słuchaj... Jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł.
A teraz... Teraz już stąd chodźmy. Wygląda jak żywy. Kopalnie jak na wojnie. Tu coś jebnie, tam pierdolnie. Nie.
Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie. Barbarzyńca. Pokaż mi swoje towary. Thank you.
Proszę, proszę, kogo ja widzę? Sam biały wilk zawitał w moje skromne progi. Czym mogę służyć? Jak tam interes? Naprawdę nic ciekawszego nie przychodzi ci do głowy? To jak pytać rybaka, czy biorą, albo starą babę, jak zdrowie. Interes się kręci. Na wojnie można zarobić, jeśli się wie jak. Jeszcze zanim Nilfgaard przekroczył Pontar, zakontraktowałem dostawę drewna i żelaza z Kowiru w transakcjach zabezpieczonych, więc mam na tym siedmiokrotne przebicie. Ładnie. Tak się wydaje. Ale jak odliczysz pogłówne dla nieludzi? Datki na kościół, podatek wojenny i koszta bieżące. Zostają jakieś marne drobniaki. Kilkanaście skrzyń, nie więcej. Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na korony. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. No, dalej, nie wstydź się. U mnie znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Zapraszam, zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Chyba się czymś podtrułem. Zapraszam, zapraszam. Białoczosy, tylko spójrz tutaj. Jednak trunki wciąż mają tu zacne. Wyszynk się nie zmienił, ale klientela owszem. Prawda. To dupy z takim dniem. Kiedyś motłoch chlał po brałach i do porządnej kaczmy się nie zapuszcza. Chamie tu robi. Ciężkie czasy. Jak strażnicy go złapali, w torturach paznokcie wyrwali, szybko wysypali, gdzie się ukrywali. Nie pocisz się z tym żelazem na plecach? Wiele ulgi. Chcesz mnie upić? Jakbym chciał cię upić, to nie pilibyśmy z Côte de Plessis. Dlaczego? Znowu się tu kręcisz, riwski włóczęgo?
Geralt! Wiem, gdzie jest Jaskier. Gdzie? W Lochach, na Wyspie Świątynnej. To jakiś żart? Nie żartuję. Ale spokojnie. Triss wymyśliła, jak go wyciągnąć. Musimy tylko znaleźć Dudu. Twierdzisz, że musicie znaleźć Dudu, żeby znaleźć Jaskra, żeby znaleźć Ciri? Brzmi jak strasznie dużo szukania, ale życzę wam powodzenia. Nie mam wyboru. Muszę się spotkać ze Skurwielem Juniorem. Może on będzie coś wiedział.
Powiedz mi, jak w ogóle poznałaś Jaskra? Na turnieju poetyckim Welander. Oczywiście już wcześniej sporo słyszałam o mistrzu Jaskrze. I rzeczywiście w pierwszej chwili wydał mi się nadętym, narcystycznym bufonem. Tylko w pierwszej chwili? Cóż, zmieniłam zdanie, kiedy podszedł mi pogratulować. Nie spodziewałam się, że z takim wdziękiem przyjmie przegraną. Jaskier bywa irytujący, ale są chwile, kiedy przekonuje się, że potrafi być sprawiedliwy i szlachetny. No, gdyby nie to, chyba bym z nim nie wytrzymała. A, rozumiem. Do zobaczenia. Chyba przestanę przychodzić. A jej syn na lekwisty chyba nie. A to dlaczego? Moja nie, nie zna, co mogą zacząć. Jeszcze ja. Moja słaba się wyprzedza. Pływa do kanału tak najgorsze ścierp. O, tu nawet lezie wieczny. Patrzajcie! Kita, morda świetna, ludziska straszna.
kogo? Do Tris. Ja jej od razu mówiłam. Żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Niechaj ci się wiedzie. Tak, Geralt? Długo jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się, jak tu przeżyć i nie dać się złapać. A przedtem gdzie byłaś? Przedtem też jakoś udawało mi się radzić sobie bez twojej pomocy. Co nie znaczy, że nie cieszę się na twój widok. Widziałem, że zachowałaś różę pamięci, którą dałem ci we Flotsam. Wydaje się, że to było tak dawno. Chyba dlatego, że tyle się zmieniło. Czyli zatrzymałaś się z sentymentu? Częściowo, ale przede wszystkim dla przestrogi. Jak się czujesz? Tak sobie. A czemu pytasz? Wiesz, może porozmawiamy o czymś innym? Chętnie. Sama miałam to zaproponować. Spójrz, co zdobyłem. Kompresja artefaktowa. Ta figurka to zaklęty człowiek. Masz zamiar go odczarować? Oczywiście. Ktokolwiek zaczarował tego nieszczęśnika, na pewno już o nim zapomniał. Wygląda na szlachcica. Może rzeczywiście nim jest. Chodź za mną. Nie mogę tutaj odprawić rytuału. Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Spróbujmy odczarować tę figurkę. To chyba szlachcic. Przygotuj się. Nie wiadomo, kim jest naprawdę. Na tę dziewkę. Liczysz się tylko ty. Ejże, ty nie jesteś Koral, sukub Mara. Gdzie ja jestem? Jak się nazywasz? Jesteśmy w Nowigradzie. Mówi ci to coś? W Nowigradzie? Ostatnie, co pamiętam, to Oxenfurt i wściekłą Koral. Jak może wymagać wierności, gdy sama puszcza się jak... No jak... Jak ten latawiec. W rzeczy samej. Pcia krew. Czuję się, jakby mnie zdeptało stado krów. Nie wiem, co mi zrobiła, ale widzę, że wyratowaliście mnie z opresji. Macie tu. No. Zabawcie się na mieście. Gust Koral znacznie pogorszył się od czasów, kiedy z nią sypiałeś. No chodź, nasz dobroczyńca poradzi sobie sam.
mu dwa miecze? Gubi je czy co? Drzwi nie zamykają. Geralt, mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Tak, Geralt? O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samym. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Chyba żartujesz. A tobie kazał przyjść z czerwoną różą? Nie było mowy o kwiatach, ale jeśli chcesz mi jakieś podarować, to nie mam nic przeciwko. To targ rybny, Tyis. Mogę ci najwyżej kupić dorodnego sztokfisza. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liścik od łowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Dużo ludzi w niebieskich kaftanach.
Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe. Ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Chyba nie mam wyboru. Proszę za mną. Tędy, to niedaleko. Pomóż mi! Dziękuję. Chodźmy. Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może... Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. A tak. Pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wegelbud... Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wegelbud. Panicz Albert interesuje się alchemią i dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak. Pani Wegelbud udało się przekupić straż, ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowcom. Skąd Ingrid Wegelbud wiedziała, że powinna zwrócić się właśnie do Triss? Dowiedzieliśmy się, że to pani Marigold pomogła zniknąć Myrze Bajs, kiedy łowcy zaczęli jej deptać po piętach. Myra kilka razy udzielała pani Ingrid magicznej pomocy w jej... dolegliwościach. To by się zgadzało. Kiedyś wspominała mi, że opiekuje się jakąś arystokratką. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudu. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. To dobry pomysł. Huczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak, zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko, 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w talii? Uff, daj spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Powodzenia. Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jaską. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie.
Zostawcie go w spokoju. A ty coś za jeden? Tajniak ze Straży Świątynnej? Jestem wielbicielem ładu i porządku. To pomyliłeś miasta. Wy popełniacie pomyłkę. Zostawcie go w spokoju. A jak nie? Ten człowiek nie jest wart zachodu. Jego sklep tonie w długach. Masz rację. Wygląda na biedaka. Wypraszam to sobie. Nie rozumiem, dlaczego go zaczepiłem. Przepraszam. Do widzenia. Idę umyć zęby. Wracaj do domu, człowieku. I nie zapuszczaj się tu więcej. Tak zrobię. To znaczy, tak nie zrobię. To znaczy tak, dziękuję za pomoc, panie. Tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra.
wytracam taką pogodę. No pięknie. Widzę, że jesteś w świetnym humorze. No i? Nic, po prostu do twarzy ci z tym ożywieniem. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda tylko, że nie ubrałeś się elegancko, jak prosiłam. Naprawdę oczekiwałeś, że pojawię się tu w koronkowym kołnierzu i z falbanami przy spodnie? Wyglądałbyś świetnie nawet z tiurniurą. Wolę nie pytać, co to takiego. A na razie musi ci wystarczyć wiedźmin Soté. To co? Idziemy? Witam, szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. Niech będzie. Życzę udanego wieczoru. O, jak tu pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem.